Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Bartoszu. Odpowiadam na pana pytanie. Czy token MetaHero za 5 lat osiągnie cenę 50 dolarów amerykańskich? Oczywiście ja z chęcią odpowiem na to pytanie, tylko tak jak zawsze zaznaczam, że nie jest to porada ani doradztwo finansowe. Ja odpowiadam na podstawie tego, co mi pokażą karty. Ale jak najbardziej. Czy token MetaHero za 5 lat osiągnie cenę 50 dolarów amerykańskich? Czy token MetaHero za 5 lat osiągnie cenę 50 dolarów amerykańskich? Czy osiągnie? Czy osiągnie taką cenę? Czy osiągnie? Jest duża szansa, że tak. Jak najbardziej jest taka szansa. Duża stabilizacja. Tak, jest bardzo duża szansa, że osiągnie tutaj według kart. To jest oczywiście po kolei. To jest na tak, karta rycerza mieczy. Rycerz mieczy mówi generalnie o takiej asertywności, o sprzeczkach, takich potyczkach słownych, o jakichś tam walce na argumenty, tak? Czyli coś takiego może być tutaj w tym zakresie. Również mogą być jakieś między gdzieś tam społeczeństwem, tak? Między generalnie ludźmi jakby zainteresowanymi. Mogą być jakieś takie kłótnie, konflikty, coś tutaj takiego. Niezbyt ciekawa sytuacja, zbyt duża asertywność jakby z jednej strony, z drugiej strony zbyt cięte riposty. To więc jakby miało wpływ na bieg zdarzeń. Co jest na nie? No właśnie. Na niej jest karta czwórki denarów. To czwórka denarów mówi o takiej zachowawczości, tak? O czymś takim, że mam sobie i nikomu nie dam, czyli to jakby brak rozwoju. Tutaj, no właśnie, i to może poprzeszkadzać, tak? Jakby w tym jakby wyniku całym. Brak rozwoju. My jakby czekamy na rozwój tutaj w tym pytaniu, tak? Natomiast tutaj jest jakby brak rozwoju, jakiś przestój, tak? Taki bycie zatwardziałym w swoich opiniach, osądach, ocenach, tak? Na takiej zasadzie. To może przeszkadzać tak jakby rzeczywiście. Natomiast karta rada, dziesiątka kielich, no, to jest karta rodziny, ciepła, bliskości, to jest piękna karta. Mówi o tym, że się spełniają marzenia, że wszystko idzie zgodnie z planem, że energetyka sprzyja tak naprawdę każdemu działaniu. To jest naprawdę fantastyczna karta. Także, no cóż, jak najbardziej tutaj karty odpowiadają pozytywnie. Dołożyłam sobie jeszcze tutaj kilka, ażeby dokładniej tak dointerpretować. No i cóż, to jest paść buław. Paść buław mówi o szansie takiej ogromnej, która aż się pali w dłoniach, tak, szansie do wykorzystania, że tak, rzeczywiście, to są pozytywne karty, czyli według kart osiągnie, tak, tę cenę, natomiast wszystko jakby sprzyja i jest to szansa, którą należy wykorzystać, tak, według kart. Dalej mamy jakby karty takich różnych plotek, donosów, tak, coś takiego może się zarysować jakby, bo paść miecza właśnie mówi o takich inwigilacjach, przeszukaniach, plotkach, o donosach, o otoczeniu, które lubi sobie poplotkować. To jak najbardziej może być niestety przy tym właśnie zakresie tematycznym, przy tym tokenie MetaHero. Dalej mamy jakiś rozwój, później mamy i współpracę, tak, dalej mamy stabilizację. Tak, czwórka była, stabilizacja. Potem czwórka mieczy, no, dwie czwóreczki, tak, jakieś takie trochę, jednak będą nerwy z tym związane, jakieś takie melancholia, trochę nerwy, nawet powiedziałabym może i stany depresyjne, ale na szczęście tutaj dalej jest karta pustelnika, czyli taki wewnętrzny research, tak, czego ja potrzebuję, jak dalej to będzie wyglądać moja przyszłość, jakby za czym ja gonię, tak, co jest dla mnie ważne, na co się zupełnie nie godzę. To jest taka karta pustelnika, tak? Też takie zatrzymanie czasu, jakby zatrzymanie trochę biegu zdarzeń, uspokojenie, tak? Coś takiego się wydarzy po prostu, co jakby nie tyle wstrząśnie, to po prostu gdzieś tam ludzi jakby zatrzyma, tak? Na chwilę, tak energetycznie gdzieś tam w swoich działaniach. No ale finalnie dwójka kielichów, czyli karta spełnionych marzeń. To jest fantastyczna, naprawdę rewelacyjna karta. Ona mówi o tym, że się spełniają marzenia, że wszystkie plany się realizują, że wszechświat nam sprzyja, że idziemy jakby ramię w ramię ze swoim losem, tak, że idziemy zgodnie z przeznaczeniem, że wszystko jakby idzie tak, jak należy. Także jak najbardziej dwójka kielichów. No jest wspaniałą kartą, bardzo pozytywną. Także według kart token MetaHero za 5 lat osiągnie cenę 50 dolarów amerykańskich. Natomiast no niekoniecznie tutaj jakby otoczenie i sytuacja gdzieś tam może sprzyjać, ale no karty są piękne, tutaj zwłaszcza karta dwójki kielichów, dziesiątki kielichów, także jak najbardziej według kart powinno tutaj się to wszystko zrealizować. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów, trafnych decyzji. Dziękuję za zaufanie, miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.